Siemano. Pierwsza sprawa. To dopytywanie się, gdzie Miśko Ralgol, czemu nie nagrywa. Ludzie, jak są święta, to się święta spędza z najbliższymi, a nie ugania na internecie, po internecie za jakimś idiotą. No to dajcie naprawdę spokój. Święta trzeba spędzić z najbliższymi, coś chlapnąć, dziećmi się zająć. A nie zajmować się, kurwa, Patrykiem, głupkiem z internetu, no bez przesady, no. A pisząc, że wypierdala, chodziło mi o Bociana, że Bocian ma wypierdalać, no to jest jasne, tak? Nie chodziło mi tam, żeby do kogoś tak pisać. Dobra, wiecie, o co chodzi. Było ostatnio śmiechu co niemiara. Może zacznę tak. Wypierdalaj! Dawaj do ogłodu! Czegoś tak żenującego jeszcze nie słyszałem w życiu, a już mówiłem, żyję parę lat. Przeważnie było tak, że jak ktoś chciał komuś zajebać, a tamten już wszystko wołał go tu i tu, że tutaj będzie, a to jeszcze nagłośnione, kurwa, ten tusznik o tym już gadał 2 miesiące przed, że będzie w Anglii. A Bocian mówi, że jemu się nie chce jechać i on tak bronił honoru swojej żony, że zaczął wyzywać matkę tucznika. No brawo, kurwa, Bocian, ty to jesteś naprawdę. Kujwa foje, że małe jaja. Mój pies łucha twoją matkę. Ja pierdolę. O, ty jesteś taka, kurwa, pizda, Bocian. To jest normalnie nie do ogarnięcia. Tego się nie do ogarnięcia, jaka ty jesteś pizda. 85 kilo rozpędzone do granic wytrzymałości. Kurwa, ja pierdolę. Jak ja to przeczytałem dzisiaj rano, to myślałem, że padnę tutaj na biurko. Co ty śpasz, człowieku? Kurwa, co ty ćpasz? Ty najpierw bierzesz tą efedrynę, a później jakieś, kurwa, psychotropy? Żeby się uspokoić? A może ty, kurwa, żreś ten? Opiaty! Jak twój kolega Krzyś, kurwa! Śpuny jebane, kurwa, w dupę. Tło, kurwa! Na was. I ci banie po tym lasuje, kurwa. Dobra, jest beka jak skurwysyn. Bocian wystawił swoje ciuchy na eBay. Wszystkie rozmiar L. Ja sobie sprawdziłem rozmiar L tych rashgardów, ale tak na szybkiego, nie? No i wyobraźcie sobie, że rozmiar L rashgarda tutaj pod pachami ma tylko 46 cm. To nam razem daje aż 92. Patrząc na Bociana, jak on w tym lata, no to ten rashgard mu się za bardzo nie napina na klacie. Więc skąd to jego, kurwa, 120 wymyślone, powiedzcie mi? Bocian, chłopie, ty kiedyś kupowałeś sobie sweterek dla hipstera, niebieściutki taki, błękitny, i to był rozmiar L. A ja, Bocian, wiem, że te sweterki, kurwa, macie rozmiar L, to mają pod pachami 54-55 cm, czyli razem 110. Żeś ten sweterek nałożył, to na tobie wisiał jak kondon. Na ołówku. Więc zostałeś, Bocian, znowu złapany na kłamstwie. No, kłamiesz w każdej kwestii, no. We wszystkim. I teraz tak. Cicho tam, kurwa. Antywirus. Jesteśmy na koncie Bociana, na eBayu. Tak, żeby nie było wątpliwości. Czekaj, kurwa, nie w tą stronę. Jest Patryk 21, jest. Atari se ustawił, ja pierdolę. No i tak lecimy po ostatnich komentarzach. Ble, 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 ble. No. I mamy. YouTube Hood. Czyli to jest gościu, który sprzedawał konta na YouTubie, subskrypcje. No i co, Bocian? Many thanks, a nie to nie tutaj. Great buyer. Fast payment. Świetny kupujący. Szybka zapłata. No i co, Bocia, nawet konta nie potrafisz kupić sobie. Przecież ty, kurwa, nie twierdziłeś na filmie ostatnio, na jakimś tam swoim live czy innym gównie, że to ja ci kupuję. Ja ci to kupiłem. Tak samo jak ja ci kiedyś kupiłem, kurwa, te lajki.
żeby o tym film nagrać. Jeszcze jakiś wychodek tam u kogoś pierdolił do mnie, że to ja to kupiłem. To wtedy do niego na następny, kurwa, balasie chyba cię pojebało do końca, że ja będę, kurwa, na cymbała tracił pieniądze. Jak on się sam podkłada. Iż Bocian, to by wystarczy tylko pozwolić mówić. Albo pozwolić coś robić i sam się, kurwa, zakopiesz. No, no to jesteś po prostu idiotą i tyle. Czyli to my ci kupowaliśmy konta na ten. Subskrypcje ci kupowaliśmy. Lajki, wyświetlenia. No i wyszło na to, że to sam Bocian sobie to kupował. No, no i co? Kłamstwo Bocian ma krótkie nogi, nie? A w twoim przypadku to nawet cienkie. Wszystko, co robisz, co mówisz, to jest kłamstwo. Te twoje bitki pod Albatrosem. Co to byś ty, kurwa, komu nie zrobił? Ty to nawet, żebyś się mógł zesrać. Ty mówisz do mnie, że jestem chlor, że pijak, alkoholik. Ale to ty, Bocian, jesteś najebany na wszystkich snapach, a nie ja. Ja niestety nie nagrywam po pijaku. Bo praktycznie wcale nie piję, bo już ci to powiedziałem. Teraz święta były, to trochę sobie wypiłem. Z rodzinką. Ale tak, Bocian, to ja nie mogę pić, bo ja jestem zajęty. A teraz, Bocian, a propos tego, co ty wygadujesz dalej w internecie. Bo ty mówisz, że jak ktoś jest sam, to jest pedofilem. Ja to jest pierwsze takie stwierdzenie. Ale ja coś ci powiem, Bocian. Nie wszyscy z nas, nie każdy ma chęć pokazywać swoją rodzinę przed kamerą, tak jak ty, i robić z tego show. Kumasz? Głąbie, kapuściany. Ja nie wezmę tu swoich dzieci, nie posadzę i nie będę kazał nic mówić, chociaż ten mały to by cię zagarnął, ma dopiero 3 lata. Także naprawdę, Bocian, a starszy ma 13, no to zjadłby cię, nosem by cię wciągnął, kurwa. Naprawdę, Bocian, skończ pierdolić, nie? I tak samo Piotrek nie będzie robił ze swojej rodziny przedstawienia jak ty. Bo tylko ty jesteś tak zdegenerowany, żeby pójść, kurwa, zrobić urodziny córce. 18 urodziny ma się tylko raz w życiu. Zabrać córkę i żonę do knajpy. I pół imprezy wisieć na telefonie i drzeć do niego mordę. Rozumiesz? Głąbie. Żaden z nas nie jest takim, kurwa, idiotą jak ty. Spierdoleńcu. Społeczny. Kumasz? Nie kumasz, bo jesteś debilem, kurwa. Dlaczego tego nie kumasz? Niestety inaczej ciebie nazwać nie można. No jak ktoś, kurwa, bierze rodzinę na imprezę i siada przed telefonem i pierdoli, pije jakieś, kurwa, toasty za kogoś, kto głaszcze kota. Ja mam 2 koty i co, kurwa? I też mam 2 dzieci. Kalafiorze. Flaku barani, ty, kurwa. Tobie się zdaje, że tak wszyscy będą jak ty? Z rodziną paradować przed kamerą? Żono? Ty myślisz, że ja każę swojej usiąść mi na kolanach i wystawić cycę na internet? I kupiła mi kartę graficzną. Jak ona się kupiła tą kartę graficzną? Za co? Co dostała? Socjal? Jest jeszcze lepszy numer. Bocian mówi, że on kupił 2 chaty. Za 100 i 180 tysięcy funtów. Ty, jak ty kupiłeś te, kurwa, chaty, to po jego chuja ty siedzisz na socjalu? I to jeszcze nie na swoim, tylko na swojej żony. Bo chata na twoją żonę stoi. A nie na ciebie. No i co? Mieszkasz, kurwa, w najbiedniejszej dzielnicy. W tym swoim posranym akord, kurwa. W dzielnicy domków socjalnych. Kurwa, milionerze, ty. Już byś chociaż nie pierdolił, nie? Jakbyś przynajmniej nie pierdolił kocopołów, to by było dobrze. Ale nie, ty będziesz pierdolił. I to jeszcze jest... Ty to mówisz i piszesz z taką, kurwa, manierą, że ty naprawdę sam w to wierzysz. Ty powinieneś się oddać na leczenie psychiatryczne. Albo zacząć brać znowu leki. Bo to nie jest normalne, żeby dorosły mężczyzna... Mężczyzna, kurwa, teraz to ci posłodziłem. Żeby dorosły mężczyzna pierdolił takie bzdety na internecie i robił przed jakimiś dziećmi z gimbazy z siebie jakiegoś bożka, kurwa. I wszyscy hejterzy to idioci. Kurwa, ty zdjęcie ostatnio wyciąłeś swojej żony. Że niby ktoś tam ci... ktoś ci, kurwa, tam czegoś zazdrościł i ten.
Czy tam ktoś był zazdrosny i postanowił ci pokazać zdjęcie, postanowił wkleić zdjęcie samej żony, a ty jesteś tam tylko z boku kawałeczek, a potem coś udowadniasz i wklejasz. Ja to zaraz kurwa pokażę, bo to jest dopiero śmiech na sali, kurwa. Proszę bardzo, Bocio sobie coś wymyślił i tak, kiedy żona mnie zdradza, a ja siedzę obok żony, hejterzy dajcie trochę więcej z siebie, bo słabo cały plan legł w gruzach. Przepraszam świat, że mam hejterów idiotów, no. No i tutaj Bocio udowadnia, że to jest ta sama bluza. To oczywiście nie jest ta sama bluza. Chociaż może chuj go wie. Ale wiesz co ci Bocian powiem? Łatwiej by było, jakbyś oryginalne zdjęcie wkleił, a nie dwa inne. To ja ci pokażę oryginalne. I ci powiem, czemu tego nie wkleiłeś, kurwa. Proszę bardzo, tu macie odpowiedź, czemu Bocian nie wkleił całego zdjęcia. Halina morda jak żaba, kurwa, jak Crazy Frog po zwyku, a Bocian zalany jak kurwa Wrocław w 97. No Bocian, kurwa, grubasku, czemu tego zdjęcia nie pokazałeś, co? Zalana świnio, kurwa. Bo by ci było wstyd, nie? Bo ty jesteś taki zawsze fit, kurwa. No, to widać, te twoje łapy, jakie masz dojebane. Łapy jak patyki, a morda jak gonzo, kurwa. Weź, Bocian, wiesz co? Wypierdalaj na szczaw, kurwa. Kalafiorze, flaku barani zajebany. Twój czas już się, Bocian, kurwa, kończy. Teraz ja mówię jak świr. Już się kończy, a zobaczysz, jak będzie w 2018. Jak ci siądą na dupie, kurwa. Siedą